Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy wyciągać pieniądze z bankomatu na żywo. To znaczy, podjechałem dzisiaj rano do dwóch różnych bankomatów, żeby wybrać gotówkę. Ustawiłem angielskie menu, żeby wam pokazać właśnie ten język, jaki możecie gdzieś tam zobaczyć za granicą podczas wypłaty gotówki. Także pod koniec tego filmiku pojawią się te właśnie filmiki z dzisiejszego poranka. A teraz na początek tak pomyślałem, że podsumujemy te najważniejsze słówka, które tam się pojawiają. Język jest dosyć formalny. Generalnie wiele z tych słów nie używamy kompletnie w języku codziennym. Więc słówka, które wybrałem, pierwsze insert, to jest, słuchajcie, wsadzić coś, wsunąć. Insert. Jest to oczywiście słówko, tak jak powiedziałem, dość formalne. W języku codziennym zamiast insert powiemy na przykład put into, że na przykład, nie wiem, wsadził klucz do zamka. No to raczej nie powiemy insert, chociaż możecie tak powiedzieć, ale podejrzewam, że ktoś powie he put the key into the key, czyli po prostu wsadził. Amount to jest akurat bardzo ważne słowo. Ilość albo kwota. Co do pieniędzy kwota, natomiast co do różnych rzeczy to jest po prostu ilość, ale uwaga, do rzeczowników niepoliczalnych, czyli na przykład amount of time to jest jakaś tam ilość czasu. Within to ważny przyimek, znaczy w przeciągu. Tam będzie informacja, że trzeba wyciągnąć pieniądze w przeciągu 30 sekund. Within 30 seconds. Proceed to znowu formalne słowo na kontynuować, iść dalej. W języku codziennym nikt tak nie powie, powiemy po prostu continue. Kolejne dwa słowa totalnie nieużywane w języku codziennym to zapytać. My w języku codziennym mówimy ask, ok? Natomiast w takim języku formalnym mówimy inquire. Uwaga, możecie też spotkać pisane przez e. Po brytyjsku piszą przez e czasami. I od tego inquire, od tego czasownika jest rzeczownik zapytanie, inquiry. Tam na bankomacie pojawi się informacja zapytanie o saldo, balance inquiry. Withdraw to jest, słuchajcie, wycofać. Wycofać się na przykład z konkursu, wycofać żołnierzy z jakiejś tam, nie wiem, z bitwy, z pola walki. Natomiast co do pieniędzy, to jest po prostu wybrać. Withdraw. I od tego jest rzeczownik. Withdraw. I to jest wybranie pieniędzy, wypłata pieniędzy, albo właśnie też wycofanie, na przykład wycofanie wojsk, nie wiem, z Afganistanu. Require, wymagać, to jakby kolejne słowo formalne. No, może nie super formalne, to słowo być może zobaczycie w języku codziennym. Tam będzie pytanie, czy potrzebujesz więcej czasu, bo no, ja tam zacząłem nagrywać, więc czas leciał, a wiadomo, to wszystko trzeba szybko operować. No i padło pytanie, czy potrzebujesz więcej czasu. Także w języku codziennym byłoby do you need, no ale tam w języku formalnym do you require. Confirm. Pewne rzeczy tam trzeba potwierdzić, pin czy tam kwotę, którą chcemy wybrać. Confirm, to akurat jest ważne słowo. Coś potwierdzić, na przykład potwierdź, czy przyjdziesz, czy nie. Could you please confirm whether you are coming or not. No i sprawdźmy jeszcze niektóre te słowa w Longmanie. Mamy ten czasownik, o którym mówiłem. Pytać, zapytać. Słownik informuje, że można spotkać też spelling przez e, to co mówiłem. Mamy tu wymowę, akcent na drugą sylabę, kliknijmy. Inquire. Inquire. No i tu mamy taki cytat. What are you, why are you doing that? The boy inquired. Tak? Dlaczego to robisz? Chłopak zapytał. No ale tak jak powiedziałem, no to jest język formalny, tu macie napisane FOMA, czyli nikt tak w języku codziennym nie powie. Ktoś powie, no to dlaczego tak jest napisane tutaj jeszcze w cudzysłowie? No jest to wzięte zapewne z literatury, bo w literaturze też można spotkać taki język. I od tego rzeczownik inquiry. 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 No i popatrzmy tutaj na ten przykład. Pierwszy. We're getting a lot of inquiries about our new London to Rio service. Czyli my dostajemy teraz tymczasowo czas teraźniejszy ciągły a lot of inquiries, czyli dużo zapytań dosłownie, dużo zapytań about o odnośnie our new London Rio service, czyli naszej usłudze między Londynem a Rio, czyli podejrzewam, że to zdanie padło gdzieś w jakichś liniach lotniczych. No i teraz ta ilość, kwota. Amount. Amount.
Widzimy też, że akcent jest na drugą, także pierwsze A stało się szłą, czyli bardzo krótkim E. Praktycznie można go ominąć. Mount. No i popatrzmy na jakiś przykład, może ten tutaj. A considerable amount of money. Fajny przymiotnik, considerable amount of money. Considerable, znacząca. Znacząca ilość, kwota pieniędzy. No i ta ilość może być bardzo mała. Tutaj jest też ciekawy przykład. A tiny amount of dirt. A tiny amount of dirt, czyli mała, bardzo mała ilość kurzu, jakiegoś tam brudu. No może nie kurzu, tylko brudu. Withdrawal. No i mamy to wycofanie się, wybranie gotówki. Tutaj mamy pierwszy przykład. A knee injury forced her to withdraw from the competition. Czyli kontuzja kolana, a knee injury forced her, zmusiło ją, aby wycofała się z konkursu, z zawodów. No ale to jest w sensie wycofać się, a nas interesuje w kwestii pieniędzy. Mamy tu siódme znaczenie money. To take money out of a bank account, czyli wyciągnąć pieniądze z konta bankowego, synonim take out. W języku codziennym bardzo często mówią take out, no bo withdraw jest dosyć formalne. I przykład. I'd like to withdraw £500 from my current account. I'd like to, chciałbym wycofać, wybrać, no raczej wybrać. £500 from my current account, z obecnego konta. No ale obecne konto to jest nic innego jak nasz ROR. I rzeczownik. Withdrawal. Withdrawal. No i mamy tu na przykład the withdrawal of UN forces, tak? UN to ONZ, forces to siły, czyli chodzi o wojsko, armię, czyli wycofanie się kogo czego dopełniacz sił ONZ-owskich. I sprawdźmy jeszcze require, wymowa. Require. Require. Jak widać, słówko jest bardzo ważne. S1, W1. Tłumaczyliśmy to we filmiku o tym, jak się uczyć słownictwa, co te symbole oznaczają. Obejrzyjcie, link wam wrzucę pod koniec i popatrzmy na pierwszy przykład. Campbell's broken leg will probably require surgery. Bardzo fajny przykład. Campbell's broken leg, czyli noga czyja? Campbella. No i ta noga jest broken, czyli złamana. Nina, nety, tate, imię suwbierny, czyli trzecia forma, bo tak robimy imię suwbierny. Noga należy do niego, czyli dopełniacz saksoński. Tak jak Peter's book, książka Piotrka, tak tu jest noga Campbella. No i ta jego noga złamana will probably require. Najprawdopodobniej będzie wymagała czego? Surgery, operacji. W języku angielskim jest słowo operation na operację, ale najczęściej mówią surgery. Most houseplants require regular watering. Ależ mocny amerykański akcent, czyli większość house plants, czyli roślin domowych, my powiemy po prostu kwiatków. Większość kwiatków, także uważamy na kwiatki, nie mówimy flower, jeżeli jest w doniczce. Większość kwiatków takich domowych require regular watering, czyli regularnego podlewania, a oni mówią wodowania. Czyli widzimy, że jeżeli po require padnie czasownik, a jest czasownik podlewać, musi mieć końcówkę in. Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Jestem przed bankomatem. Prosiliście o taką lekcję. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Nagrywam z komórki. Jeszcze tutaj jakiś wentylator hałasuje. Więc wkładamy kartę please insert your card. Insert to jest włożyć, wsadzić. Więc wkładamy. Welcome, witamy, no i wybieramy English. Please wait a few seconds, czyli czekamy kilka sekund. Please enter your PIN to proceed, czyli proszę wciśnij swój, wklep swój PIN, aby kontynuować, to proceed. No to wklepujemy. I mamy accept. How can we help you?
today, jak dziś możemy Ci pomóc? No i my, co my to mamy? Możemy zmienić PIN, czyli PIN change, balance inquiry, czyli zapytanie o saldo, cash withdrawal. Tutaj wycofujemy pieniądze, dosłownie withdrawal, wycofujemy. Do you require more time? Czy potrzebujesz więcej czasu? Dosłownie require, wymagać. Yes. Czyli jeszcze raz, withdraw to jest wycofać pieniądze, wyciągnąć, a withdrawal to jest rzeczownik, jakby wyciąganie. No to wyciągamy. Tu mamy how much cash would you like to withdraw? I teraz macie czasownik, withdraw, wyciągnąć. Tu są narzucone kwoty, ale ja chcę inną. Other amount. Amount to ilość, inna ilość. NC amount as a multiple of, czyli proszę wklepać ilość jako multiple, jakby mnożenie tej sumy 20, czyli co 20 zł. Dajmy 300 zł. Accept. Would you like a receipt? Czy chciałbyś paragon? Be green, bądź zielony, keep it on the screen, czyli trzymaj to tylko na ekranie, żeby po prostu nie drukować. No to nie drukujemy now. Processing, czyli przetwarzanie. Please take your card. Caution, uwaga, czyli bierzemy kartę. Please take your cash, weź swoją gotówkę, within 30 seconds, w przeciągu 30 sekund. Thank you. I jesteśmy teraz przy bankomacie Euronetu. Wsadzam kartę. Card checking, czyli sprawdza moją kartę. English. Card checking, sprawdza nie, końcówka ing od imię słowu nie. No i co my tu mamy? Fast cash, szybka gotówka. Other services, inne usługi. Możemy też, bo to jest płatomat, czyli cash deposit, czyli wrzucić jakieś pieniążki do niego. No nas interesuje szybka gotówka. Enter your PIN and press the green button to confirm, czyli naciśnij zielony przycisk to confirm, aby potwierdzić. No to potwierdzam zielonym przyciskiem. Enter. Please wait. I tu jest ten sam zwrot co w tamtym bankomacie. Other amount, inna kwota. OK, so let's pick, wybierzmy, let's pick 100 zlotys. I też pyta o paragon. Receipt? No receipt. Processing? Tam też było processing, czyli przetwarzanie. A nie było już informacji, tak jak w tamtym bankomacie, żeby wyciągnąć najpierw kartę. I potem, że mam 30 sekund na gotówkę. That's the money. Dzięki.